Hej, cześć, witajcie, moi drodzy. Na spontana, tak, godzina północ 5 czy nie 6, tak, 12 nawet, kurde, ja to mam wyczucie i refleks. Nieważne, witam w Assassin's Creed Syndicate. 10 już bodajże odsłona gry, jak nie 11. Pominąłem cutscenkę, gdzie była ta Lahona z Unity, która tam operowała tym Helixem. I była jedna cutscenka, w której uwidocznieni byli Sean i Rebecca. Tak, trochę się postarzali. Ale wał z tym. Zaczynamy tutaj w ogóle po angielsku na razie. Będę musiał potem ustawić na dubbing polski, dubbing, napisy polskie. Dobra, na padzie gramy. Dobra, nie wiem, czy będę miał jakieś lagi w ogóle teraz. Jeszcze nie zmieniłem ustawień graficznych. O, The proszę, ona iron się ships from zaczyna. here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Lagów nie ma. Optymalizacji ogarnęli. Think you both can handle it? Nieźle. What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. Tu są asasyni. A to ci chęcą. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need. Right here. A, I'll extend po your regards to Ferris. Chat later, George. We've a train to catch. Skaczą po pociągach, nie? Super, super. May the green guide you, you vagrants! Już zabawa na More początku. Afraid than ever. Years have not been kind. E.B. Fry, where do you get it from? The same place as you, Jacob. Oj, dobry początek. Już mi się podoba. Have fun. Don't die. Już kupiła mnie ta gra, szczerze mówiąc. O, chyba tu się już zaczyna nasza gra. Tak na dobrą sprawę. Okno widać, wszystko. O, i chyba troszeczkę będę musiał obniżyć. I tu się już zaczyna nasza gra. Coś tak czuję. Tak, tutaj? Nie. O, ale masakra. Send me some laudanum for my head. Coming right up. Okej, czyli wiadomo, co mamy robić, póki co. Gonić chyba tego kolesia. Nie jestem pewny, ale na razie póki co to będę chciał ustawienia. Okej, ustawienia, o Jezu. Opcje, jak to wygląda w ogóle? Wideo, czekaj. Nie, chciałem w gameplayu bardziej. Generalnie menu hotkeys, nie tu, nie, to jednak nie w gameplayu, display, adas i języki, a włączymy VSync, 16 na 9, zostawiamy wszystko, dźwięk. Kurde, to jest w ogóle ogarnienie języka. O, tu jest na bardzo wysokich. I o dziwo to działa. Dźwięk, to chyba tutaj będzie. Napisy prosiłbym o polskie. Jest, są polskie. Napisy. Ale napisy w menu też bym prosił. Okej, okay. A tu pewnie polskiego nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Szkoda. Dobra. Aha, czyli tutaj jest to po angielsku ogarnięte. A napisy już mamy po polsku. Dobra, no to myślę, że na razie możemy tak mieć ogarnięte. Okej, na razie pierwszy odcinek będzie w wersji angielskiej, potem to ogarnę. Dobra, mamy free run. O, zarąbiście to działa. Ja tam nie czuję spadków, fajnie mi się to nagrywa. Locked. No zamknięte. O, są napisy polskie przynajmniej. No nic. No one goes in or out.
unless there's a problem. Mm-hmm. I hold the machines. That door opens and I have my route. Dobra, sabotaż maszyn trzeba zrobić, a więc do roboty. Oj, fajnie, fajnie się tutaj już biega, muszę przyznać. Odkręcamy gaśnicę. Dokładnie, wręcz zakręcamy. Zatrzymujemy maszynę. Teraz free run. Nie no, pięknie, pięknie to działa. Już ta gra mi się podoba. Tak negowałem Unity, a tutaj widać jednak Syndicate ma swój urok. Okej. Kolejne górne maszyny zatrzymujemy. No, motyw gry Londynu w erze wiktoriańskiej, wiek XIX. Ciekawa sprawa, to mogę przyznać. Pięknie się dzieje. I serio, na bardzo wysokich nie ma lagów. Mogą być lekkie spadki, ale takich lagów nie odczuwam, jak było to w Unity, naprawdę. Jest co grać. Okej, pewnie teraz mam na niego skoczyć. No skacz na niego. O kurde, chcesz się bić? Skarcony. Następny, do bójki chętny. Bierzemy go. Zajebiście. Proszę bardzo. Au. Trzeba mi przełamać obronę w takim razie, bo to jest jak widać inny typ asasyna. Boże, asasyna, zabójcy. Brutalnie. Dobra. Najpierw to... O, można go przeszukać. A ja w tradycji przeszukuję. O! Teraz... A ja chciałem go przeszukać na przykład. Aha, nie mogę go przeszukać. Ale błąd w grze. No chcę go przeszukać. Ale głupie. No nic, nic nie poradzę, nic nie wskuram. Trzeba uciekać. O, założyliśmy pelerynkę, czy co to on ma. No idziemy po ciebie. Dobra, biegniemy, kurde, na spokojnie. Nie no, pięknie, pięknie. Fajnie to wygląda. I ogólnie jestem święcie przekonany, że gra po prostu będzie tak dobra jak dwójka i Black Flag razem wzięci. Aha, co, zostaliśmy wykryci? O, teraz może go przeszukać. Jest. I tu są funty. Proszę państwa, wracamy do waluty brytyjskiej, czyli funty. Tak, funty brytyjskie. Aaaa, fajnie, fajnie, fajnie. Czuć klimat. Co tu jeszcze dodawać? Po prostu nawalamy. Nie, czy ja będę totalnie wszystko nagrywał? Czy to się ograniczy w tym wypadku do fabuły? Ale myślę, że jednak mógłbym to zrobić, bo chcę pograć poza nagrywaniem, naprawdę. Dam wiarę, że tak to się stanie. No, widzę tu następnego enemy przeciwnika. Wole, jak się dziwnie na nich skacze. Ale materiał pewnie i tak się fajnie nagra. Ale się ich dziwnie zabija, to już muszę przyznać. Aż za dziwnie. Teraz jak tu wskoczyć? Myślę, że tak. O, widzą mnie. Chcę ograniczyć widoczność. Dobra, już mnie nie widzą. Chwilowo. Chwilowo mnie nie widzą. Dobra. Teraz jakby się to za tą dwójkę zabrać.
Okej, okay, mamy pomysł, to jest dobre. Jednego bym... Da się ich dwóch? Czekaj. Dobra, trzeba się bić, nie ma rady. Połamany kark. Nie, już mi się po... Tu jeszcze są kombosy. Nie. Assassin's Creed hack and slashem. Nie, no to coś nowego normalnie. Dobra, teraz tak. Otwieraj to. No, wracają do nas interakcje, które są na bogato ogarnięte. Piękne. O, teraz ciche poruszanie się. Okej. Okay. Mamy wskazane. Teraz jakby się tu zająć tym drugim typkiem. On chce tu przejść, nie mogę. Serio? Dobra, wylutuj go. Okej. Gdzieś jeszcze jakiś enemy? Nie. Piękne. Te zabójstwa to są naprawdę piękne. Dobra, możesz... Odpal jeszcze tutaj wzrok orła. Nie, tu trzeba ich normalnie zabijać. Bo za nich jest taki exp, że każdy tutaj enemy jest ważny. W kontekście expa. Lutuj go. Dopóki nic nie skończymy, może nagrywać. A jeśli będzie trzeba, to się skończy. Jest tu jeszcze jakiś przeciwnik? Jest. Aż teraz chce się zabijać. Tak, ja to mówię. Z taką lekką niewiarygodnością. Ale to mówię. Dobra, bijemy się. A może go wpakuj do tego ognia, nie? A w sumie też tak może być. Pięknie, nie. Już lubię tą grę. Jestem z nią, z nim, na razie z nim zaprzyjaźniony. I to się powinno naprawdę lubić. Dobra, o fuck, wykrył. Teraz sprawdzę, czy gdzieś tam ich jeszcze nie ominąłem. On tu idzie. Czekaj, to może spróbujemy go jakoś inaczej zabić. Jest, idzie, nie? Lol. Jest, pięknie. Takiej możliwości zabijania jeszcze nie było. A teraz tak, chcę go przeszukać. Co mnie pchasz, dzieciaku? Za kogo ty się bierzesz? Dobra, bijaj tam. Tylko po 3 funty? Oni są jacyś biedni. Dobra, parkour widzę też trochę poprawiony. Sprawdzamy, gdzie są jeszcze przeciwnicy. Jak widać, już nigdzie. Nie. Do tej pory wszystkich zabiłem. Teraz tak, gdzie jest następny? Nie, no pięknie, pięknie. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu tylko grać, siedzieć cicho, a ewentualnie coś jeszcze dowalić jakimś komentarzem od siebie, jeżeli będzie jakaś sytuacja do zabawy. Nie mogę się teraz tak spuścić. Dobrze. Nie, no pięknie. Sterowania nie ogarniam, jak widać. Nie mam większych problemów. Suń dupę. Okej. Okay. Nie, trochę się trzeba porozglądać, bo może coś ominę. A nie wiadomo. Dobra, biegnij.
że warto byłoby się teraz ukryć. Cutscenka. Nie przewijam. Dopóki misja się nie skończy, to ja nie odpuszczam. Mr. Ferris, sir. The lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Yes, sir. Brutalnie. Nie będzie wypłaty dla tego kolesia Fletchera. Brzydka sprawa. Paskudnie to brzmi. Koleś nie będzie miał zachwycającej wiadomości. Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Dobra. Jakubie, już tak będę do ciebie mówił po polsku. Jakubie, dobijmy targu. Ty zabijaj wszystkich, a ja będę tutaj to dobrze jeszcze komentował. Dobra, teraz tak. Mamy jeszcze rzutki specjalnie. O, fajnie. Koleś tu pewnie do mnie podejdzie z góry. Coś czuję. Dobra, trzeba się bić. O, ty strzeliłeś we mnie. O, ale brutalnie. Dobrze. Ja będę tutaj działał, po prostu grał po swojemu przede wszystkim. Ten assassin to chyba już będzie nadal po cichaczu, ale jakoś tym kolesiem Jakubem jestem bardziej nastawiony na taką piękną bójkę. Dobra, sprawdzimy, czy stąd jeszcze znajdziemy przeciwników. No z chęcią bym jeszcze się z nimi ponawalał. Nie no, ale parkour to już jest na bogato zaawansowanym poziomie. Dobra, trzeba się bić. Nie ma wyjścia. O ty. Nie, ładnie, ładnie, skopany. Snek. Okej. Tam jeszcze jednego widziałem. Czyli mi się wydawało. Gdzie on to jest? Jeszcze paru możemy znaleźć, nie? My ich nie znajdziemy? Kurde, ale teraz strach. O, tam widziałem jednego. Był na czerwono, jest w sumie na czerwono. Jest, można go zabić, nie? Chwileczkę. Jeszcze jedno to zrobimy. Serio, nie sięgnę go? Chyba, że... Właśnie. Chyba, że zrobimy taki myk. Jest, nie no. Zabijanie z powietrza to jest coś, co lubię. Coś, co stało się tradycją w Assassinie. Teraz trzeba uważać i wrócić do pewnego momentu. Po prostu chyba możemy... Tu się da? W ogóle? Powinno się dać. Okej. Nawet fajnie. Nie muszę się długo zastanawiać, jak tu dotrzeć. Nie widzi nas. Fajny glitch. Pierwszy glitch w grze. Teraz tak, widzę parę skrzynek. Nie wiem, czy to są skrzynki w ogóle. Nie, to są... O kurde, ile tu się naroiło przeciwników. Akurat do zabicia. To mi się podoba. Tam jeszcze jednego widziałem przeciwnika. O cholera. Trochę przesadziłem. A, dwóch. Dobra, jak się bić, to się bić do końca.
pchał. Au. Dobra, oni trochę bolą. To widać. Ale skoro Jacobem można w ten sposób walczyć, to nie ma tutaj powodów i wskazań do tego, by być tylko cichaczem. Skoro on takie tutaj robi piękne rzeczy, to tą grę trzeba kochać na nowo. Na nowo, za to jakie tutaj znowu są dokonania. Kolejni przeciwnicy. A tam chyba jednego mogłem ominąć, nie? Mi się tak wydaje. Nie, tu są pustki. Tam mamy następny. O, widziałem. Trochę widziałem. A, chcesz się bić? O, możemy się bić. O ty. Au. Dobra, jest tu jakaś trudność. To zauważyłem. Dobra, przeszukuj. Można się jakoś podleczyć w ogóle? Przepadł. Ale typek, co mi uciekasz? No to samoczynnie ich katuje. Nieważne jak, ale widać, że jest tutaj różnorodność tej walki. Zaraz wejdziemy sobie od tamtej strony. Mam nadzieję, że już więcej przeciwników nie widzę. Czy to od góry, czy od dołu. Chociaż od góry możemy było ich sprawdzić. Ale dobra, widzę, że są te pustki. To chodzimy tam. Okej. A to na różne sposoby było, można się tam dostać. Ale po prostu trzeba znaleźć to wyjście. O, widzę, że tutaj nam myślenie się trochę włącza. A jest drabajna. Okej. Okej, jest. Ferit. Zabity. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, zabiliśmy Ferita. Miło. Miło pana widzieć. It is done. Tak, gotowe. Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. But not enough. Your grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years. And we'll run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Dobranoc. Brodaczu. Lekko brodaczu. Ferit.
jeszcze specjalnie ociera. To chyba krew jest ważna. Ty, wróciły standardy z jedynki. Altair też ocierał trupów z piórkami z krwi jako dowód zabójstwa. Ale czekaj, chcę go przeszukać. On nic nie ma, jak rozumiem, czyli biedak. Teraz uciekamy. Trzeba stąd uciec. Czyli jasna rzecz. Zrozumiała. Dobra, opuszczamy ten teren. W zupełności. Ło, dobrze jest. A, tu się nas atakują, nieboszczyki. Spane. O, uniknęliśmy strzału. Kontra. Nie, bijemy wszystkim do bólu. Co my tu robimy? Masakra. Dobra, padaj. Piękne walki są, naprawdę. To muszę przyznać. Chodź, chodź, chodź. Nie, zajebiście. Już mi się podoba gra. To muszę przyznać. Ser. Pociąg ser. Jaki pocisk. O, uwaga. To będzie tragedia. Damy radę? O, tu są już trochę lagi. A to chwilowe. Zatrzymaj te konduktorze. Wszystko oczek, to najlepiej. Pobiją się chyba. O stary. Czy teraz się uda? O kurde. Piękne pół. Stary, skaczesz, dawaj. O kurde. Jest? Wyszliśmy z tego cało? Oj ty Jacob, ty masz fuksa. We seem to have made an unscheduled stop. No. Dowalił do pieca. A, można się na dół. A, to mamy na dół. Właśnie. Ale peszek. Parkury nam się tu kłaniają jeszcze. I teraz mamy upaść, jak rozumiem. O, dobra. O, lekki wybuch. Oj, Jacob, ty się trzymaj. Jednak lepiej bardziej mi to odpowiada, lepiej mi odpowiada Jacob. Nie no, ładnie. Ale ma fuksa. Maybe next time I'll walk. Wszystko mu upada, dosłownie. Nie no, piękna misja. Zrobiliśmy 1000 funtów, 2200 expa. Nie no, pięknie, pięknie. Raid this memory na piąteczkę. Piąteczka jak nic. Pięknie. Okej. Okay. Czyli poszło. Co to teraz się stanie w ogóle? Będzie kolejna cutscenka. Co to za lachona? O, chyba siostronią teraz będziemy grać. Ale my chcemy skończyć odcinek. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Pewnie... Stwierdzicie, że nie powinienem w ogóle już nagrywać Assassina, bo nie skończyłem dwóch jeszcze. Ale ten Assassin na pewno będzie od tego momentu. Do Wiedźmina muszę się zastanowić, czy jeszcze mogę wrócić. Czy jakoś mi się tą grę ogarnie. Dobra, kolejna cutscenka. Ale to już w następnym odcinku. Albo jeszcze wam pokażę tą cutscenkę. Tak dla świętego spokoju. Bo możliwe, że jeszcze będą te cutscenki. Teraz, no właśnie. Yard. Guard quarters. Brewster's laboratory. This is where the piece of Eden will be located. Mhm. Ja. No loose ends. Now, to decouple the locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. O kurde.
Ty uważaj lepiej, Lachona. Co ty odwalasz? A Udra tak od razu? Serio was pogrzało? Ale nie, serio, tu już kończymy odcinek. Dzięki wielkie. Oceńcie, skomentujcie, wyraźcie opinię, czy to jest dobry pomysł, żebym dalej nagrywał. No i reszta to pewnie już nie muszę mówić. Trzymajcie się, na razie. Yo!